Blisko 500 mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego wzięło udział w konkursie zorganizowanym przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Celem konkursu pod hasłem Czujka w domu, świetna sprawa, tlenek węgla to nie zabawa było uświadomienie mieszkańcom zagrożenia, jakie pojawiają się w okresie grzewczym. Zasady były banalnie proste. Należało wypełnić ankietę i poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań sprawdzających wiedzę na temat czujki tlenku węgla. 390 poprawnie wypełnionych formularzy wzięło udział w losowaniu nagród. W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy całego powiatu. Jeśli chodzi o losowanie, to tu już mieliśmy podział na gminy. Ponieważ każda z gmin zafundowała dla swoich mieszkańców 5 czujek, dlatego te 5 czujek zafundowanych przez daną gminę na teren tej gminy wraca. Dodatkowo 5 czujek zostało zafundowanych przez starostwo powiatowe i one zostały rozlosowane już wśród wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Domowa czujka tlenku węgla to najprostszy sposób na zabezpieczenie domu przed czadem, który jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, bardzo niebezpiecznym, zwanym cichym zabójcą. To małe urządzenie wykrywa śmiertelne zagrożenie we wczesnej fazie i wydając sygnał dźwiękowy ostrzega przed czyhającym niebezpieczeństwem. Dlatego montując czujkę tlenku węgla w domu podwyższamy poziom swojego bezpieczeństwa. Średniorocznie w Polsce w wyniku zatruć tlenkiem węgla umiera około 100 osób. Przez ostatnich kilka lat tlenek węgla szczęśliwie omijał mieszkańców naszego powiatu. Niestety w tym sezonie grzewczym odnotowaliśmy 3 zdarzenia, gdzie osoby uległy podtruciu tlenkiem węgla. W 2 przypadkach osoby w chwili przybycia pomocy były niestety nieprzytomne. Oficjalne rozdanie nagród odbyło się w poniedziałek 25 lutego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Największą popularnością cieszył się konkurs wśród mieszkańców Ostrzeszowa. Była to pierwsza tego typu akcja edukacyjna i jak zapewniają organizatorzy, przed kolejnym okresem grzewczym, jesienią, zostanie ona powtórzona.